Hej, z tej strony Drakonager i witam w 56. odcinku sobie zagrajmy w Puzzle Quest. W poprzednim odcinku cudem, naprawdę cudem udało nam się podbić krainę smoków. Nie macie pojęcia, jak mi serce wtedy waliło, tak pod koniec. Ale udało się. Jestem królem smoków! A jestem smokokusekiem. Pomińmy ten fakt. Następny cel, rogata świątynia. No i na początek. Jakby ją określić? Ciekawa? No nie wiem. Wow, kurde. No już się zaczynało ciekawie, naprawdę. Nazwijmy ją... Niewkurzająca walka z liczem, o. Tak to można nazwać. Cios za cios, oko za oko, ząb za ząb, a dupa za pieniądze. Hahaha, taki żarcik. Znaleziony w internecie. Nie wiem, czy powinienem go mówić. A co mi tam? To się może stać. Uwielbiam te walki. Zadaję po prostu takie obrażenia, że... Jestem w szoku. Przeciwnik co prawda też, ale... I tak wygrywam. No i patrzcie na to. Coś pięknego. Jeszcze heroiczny wyczyn na koniec. Nie, to było piękne. Uwielbiam te walki. No ale dobra. Podbijamy, oblegamy. Zdobywamy rogatą świątynię. Która widzę nie jest zbyt twarda. No dobrze, pójdzie szybko. Bo w poprzednim odcinku podbiłem ledwie jeden zamek. Ale jaki zamek? Samą krainę smoków. Warto było. Ale to naprawdę było twarde. No można chyba powiedzieć, że to było twarde, bo to w końcu jest zamek, a nie przeciwnik. Chociaż przeciwnik też może być twardy. No, miał dużą wytrzymałość ten zamek. Zdecydowanie. Nienawidzę... To była masywna ściana, jeśli dobrze kojarzę. To jest najgorszy rodzaj ściany, z którą... którą może mieć Stadela, którą podbijamy. Ale udało się. Nie poddałem się. Uwierzyłem w siebie. Wierzyłem w siebie do samego końca, bo to jest bardzo ważne, wierzyć w siebie. Wydaje się proste, ale... Znaczy łatwo to się... łatwo powiedzieć, no łatwo to się mówi, no ale... Trudniej wykonać. Ale zajebiście po prostu mi teraz idzie. Jestem pod wrażeniem, po prostu. Wow. Heroiczny wyczyn. Ja no nie potrafię tego opisać, po prostu. Cieszę się, wiadomo, ale... Jak to kurde opisać? Nie wiem. Nie potrafię tego ująć w słowa. Trzeba po prostu grać i to poczuć. Już nie mogę doczekać podbijania Cytadeli Lorda Bane'a. To będzie po prostu... Wyzwanie na pewno. Na pewno będzie masywna ściana, ta najtwardsza. Wieża maga. Najlepsza brama. Wszystko najlepsze po prostu. Tego się... Na to jestem przygotowany akurat.
Właśnie wieża maga mnie bardzo udupiła podczas tej walki. Masywna ściana też, no ale... Po prostu wieża maga zwiększa obrażenia dzięki manie. Trochę jak z tym strażnikiem run. Strażnikami w sumie. To mniej więcej to samo. I po prostu jeden cios, atak, no z tego co podbijamy, zadawał mi dwie dychy. Zabierał mi dwie dychy punktu zdrowia. Ale masakra była po prostu. Ale przeżyłem, bohatersko, walczyłem do końca. Jestem królem smoków. Powiedział smoku kucyk. Ja coś pięknego po prostu. Jak to powiedział, że nie mogę być królem smoków? Co to? Jakiś rasizm? Nie no, ja sobie robię. Mogę się założyć, że gdybym grał na nawet normalnym, to nie wygrałbym tej walki za pierwszym razem. I za drugim. Znaczy mówię nadal o tym obleganiu Smokolandu. Smokolandu. Wiadomo o co chodzi. Co robić? Czemu zawsze jest wynik jeden przy podbijaniu zamków? Nie potrafię powiedzieć, od czego to jest zależne. No i tak oto powolutku. Ta Silvermir. Co prawda trzy walki po drodze, no ale jakoś przeżyjemy. No i znowu to samo. Piąteczka znikąd. Yeah, czerwona mana i to dużo. Przyda się, przyda. I jeszcze zielona. O. I tak to się robi. Zastanawiam się nad dziką mądrością, ale pomyślałem, że lepiej rzucić rozpłatanie, bo przynajmniej zadam jakieś obrażenia przeciwnikowi. Każdy punkt obrażeń się liczy. No może nie dużo to było, ale lepsze to niż nic. Dobra, dalej. Już prawie wygraliśmy. Yeah!
O, z centaurem dawno nie walczyłem. Yeah, łata. Zajebiście. Dobrze. Dorzuciłbym szału berserka, gdybym miał więcej czerwonej many. Dobra, rzucimy za chwilę. Za mało, kurde, tak bym to rzucił. Dziękuję. Wcześniej tutaj nie stał ork, tylko elficki gwardzista. Jakiś dziwny skrypt. Widzę, że wkurzające to jeszcze... dziwny. No dobra, whatever. Silver mi się samo nie podbije. O, to będzie jedna z najszybszych walk ever. Ha! Szybko poszło. Jak żebym tak sobie mógł po prostu przelecieć nad tymi przeciwnikami. Jak to cholery działa? To ulepszanie wierzchowców, także można unikać wrogów. No, zafascynowało mnie to. Dobra. Trzeba podbić miasto elfów. Oplątanie. Ściana cierni. Przypomina mi się ściana ognia. Ciekawe, czy jest jeszcze ściana lodu i... nie wiem czego. Mgły. Albo, nie wiem, wichru. Dobra, dobra. Żarty na bok.
Poczułem się nagle jakoś tak dziwnie usatysfakcjonowany z powodu tego odebrania many, tego braku ruchów. Rzuciłbym dziką mądrość, ale no mana. Wieża maga to jest chyba najgorszy rodzaj wieży. No, znaczy najlepszy w znaczeniu dla zamku, najgorszy dla szuka jakiegoś wyszukanego słowa. Oblegającego, atakującego. Wiecie, o co chodzi. O kurde, węzeł many, no niezła, niezła. No co jak co, ale nielichy skill. Ty, to jest całkiem niezła. Patrzcie. Ja rzucam zaklęcie. Węzeł many zwiększa zdolności mistrzostw żywiołów, co zwiększa maksymalny poziom many, a ta mana jest wykorzystywana przez zwierzę maga do zadawania większych obrażeń. Niezłe, muszę przyznać. Naprawdę nieźle przemyślane. Jestem pod wrażeniem. Niech to szlak. Było blisko. I już. Wygrałem. No to teraz... Za dużo złota z tego nie ma, no ale... Nie będę narzekał. No to teraz niech będzie... Jest to kieł. Okej.
Też szybko poszło. No to tak, spróbujemy jeszcze te cztery miasta. Chyba nie tyle miasta, co... Nie wiem, to są twierdze. No dobra, mniejsza o nazewnictwo. Okej, czyli jest... ściana obozu warownego, kamienna ściana, wzmocniona ściana i masywna ściana, która jest zdecydowanie najgorsza dla gracza. O czym się już przekonaliśmy w poprzednim odcinku. No niezły start naprawdę. Odwaga. Rozwalają mnie te zdolności w zamkach. Odwaga. Nie wiem, czemu mnie to bawi, szczerze mówiąc. Może po prostu dlatego, że to nie pasuje do czegoś, co nie jest żywe. Do budowli. W ogóle to powinienem wymienić szał, bo nie korzystam z tej zdolności. Zastanawiam się, na co to zmienić w najbliższym czasie. Weźmiesz to? Weźmiesz? Nie wziął. Ja pierdzielę. W sumie to powinien się chyba cieszyć. Prawie. Moje imperium się powiększa. Tylko jak je nazwać? Smosze imperium? Na pewno nie kryształowe, bo jakoś nie pasuje. Chociaż w sumie smoki lubią kryształy, więc... Nie, znaczy... Wcześniej nazywałem to Equestria po prostu, że zamieniamy Eterię w Equestrię, ale... Wiecie co, pogubiłem się we własnych myślach. Brawo dla mnie. Okej. Trzech sojuszników. Cieszy mnie to. Dobrze mieć taką lojalną ekipę.
Gdzie wcięło żółtą manę? Kurde. Nie spodziewałem się tego. O, no proszę. Moja zdolność, której korzystam dość często. Grom z jasnego nieba. Kurde no. Zaszalał. Nie ma co. Dobra. A teraz czekamy jeszcze chwilę. Jest. No to teraz czas na Otar. Ochtar. Jak to się tam czyta. No nie. Tylko nie masywna ściana, nie, proszę, nie, 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 za jakie grzechy. Spokój się. Dasz radę? Może. Dobrze, że nie ma wieży maga chociaż. Chociaż ta prymitywna wieża też może mi dokopać. I to dość mocno. Ja coś czuję, że zaleźli mi za skórę mimo wszystko. Mimo iż to jest najgorszy rodzaj wieży. Dobra, podstawowa taktyka. Nie pozwolimy przeciwnikowi nas atakować. Ograniczamy show berserkera. I ogólnie zdolności niektóre. Licząc rzutu toporem. Ja pierdzielę. Zamek na mnie szarżuje. Gdybym tylko mu się powiedział, to pomyślał, że jestem pojebany jakiś. No chyba, że jest fanem japońszczyzny. Wiecie, manga, anime, to na pewno nie takie cuda się działy. Znaczy, szczerze to się za bardzo na japońskiej kulturze nie znam, ale... Japonia jest uznawana za dziwny kraj, więc... No, rozumiecie. Moją wypowiedź. Także mądrą. Ja pierniczę, no. Dobra, przynajmniej zadaje 20 punktów, więc... Powinniśmy dać radę. Oj, oby. Okej, na razie nie jest tak źle, bo ma mało zielonej many, więc...
Nie za bardzo mu to zwiększa obrażenia. Taka mała ilość. Ale jak ją naładuje tak do pełna, no to może być nieciekawie. O nie, już zebrał więcej many. Przynajmniej to nie są jeszcze dwie dychy. Tyle dobrego. Damy radę, spokojnie. Ja pierdzielę, szał berserkera. Moja potencjalna zguba. No to się zapowiada jak Hiroshima 45. Bombowo! Żeby zamek miał Shao Berserkera, no... No po prostu nierealne. Oko za oko, co? Ja atakuję i ty zaatakujesz. No dobra. Przygotuj się na wyrafinowany kontratak. Być może. Zależy jak się plansza ułoży. I gwiazdy na niebie też jak się ułożą. To jest bardzo ważny czynnik. Nie patrzcie na mnie jak na idiotę. Wiecie, to jest może szczegół, ale brama powinna być z wielkiej litery. Nie z dużej, tylko z wielkiej, taka jest, tak się mówi poprawnie. No to tak, w ramach ciekawostki bardziej. Zaklęcie otwarte. I bardzo dobrze. No to się zaczęło. Ogólnie rzecz mówiąc, mamy troszkę przerąbane. W terminologii fachowej nasza sytuacja to kaszana. Ty teraz pingwin z Madagaskaru. Z serialu, jakby co. Dobra, nie jest jeszcze aż tak źle. Bywało gorzej. Lepiej też. Trzeba to było dobrze wyliczyć, wykalkulować wręcz, bym powiedział, jakże fachowo. To było dość ryzykowne. Na szczęście przeciwnik popełnił dość duży błąd, nie atakując mnie.
Dobra, przechylamy szale zwycięstwa na naszą stronę. Bardzo dobrze. Rzuciłbym to, ale to jest naprawdę duże ryzyko. Dobra. Dobrze, że nie rzuciłem tego zaklęcia. Adamantytowa? Adamantowa. Myślałem, że się wymawia. Nie no, chyba jednak, czekaj. Adamantium? Adamantowa? Szczerze, tu ciężko mi powiedzieć. Jest poprawna pisownia. Przymiotnik otworzonego słowa adamantium. Nie myśl z amelinium. Do tego nie pomalujesz. Trochę zaryzykuję, ale widzę, że warto. Yes! Oczywiście, że warto. Dobra, muszę szybko sprawdzić, ile czasu już trwa ten odcinek. No, trwa on już ponad pół godziny, ale... jeszcze bym podbił te dwie twierdze i na dzisiaj starczy. To bym już miał z głowy całą... O kurde, piąteczka. Całą... Znaczy cały północny wschód. Już bym miał tak to... podbity. Rzucił szał berserkera po to rzut toporem, ale nie starczy mi many na... O, teraz mi starczy. Coś czuję, że znowu będzie godzinny, albo chociaż prawie godzinny odcinek. Ogólnie rzecz mówiąc, długi. 49 poziom, jeszcze tylko jeden. Kurde, szkoda. Tak to już będę musiał rozwijać zdolności za pieniądze. Ja pierniczę, ale to jest drogie po prostu. Zwłaszcza morale, to jest najbardziej rozwinięta przeze mnie zdolność. Ech.
sumie to i tak jakoś za bardzo nie wydaje złota, więc mógłbym zainwestować go trochę w rozwijanie właśnie morali. Też szkoda, że dzika karta nie mnoży złota. Czy tak to by chyba po prostu... Nie wiem. Jaki może być tego powód? Zastanówmy się przez chwilę. Zobaczymy, czy mnie zaatakuje. No oczywiście, że tak. No nie wiem, bo wtedy... Łatwiej by było połączyć. Nie wiem, nic mi przychodzi do głowy. Takiego sensownego. To daje? Aha, okej. Tak to się robi. No i kurde. Chyba po raz pierwszy ktoś odparł dziką mądrość. Niech to szlak, no. To miało mi pomóc, a nie pomogło. Kurde, mogę najpierw to wygrać, jak się na szybko działa. Żeby tylko pokonać przeciwnika. Nie no, zrobić tak piątkę szałem berserkera i to jeszcze, no właśnie z czaszek. Sama piątka z czaszek jest dość rzadkim widokiem. Zrobić ją szałem berserkera, no, trzeba mieć talent i szczęście też przy okazji. Nie oszukujmy się. Okej, dobra. Kurde, jak mi wyjdzie ponad godzinny odcinek, to nie wiem, chyba zwariuję. To się będzie renderować ponad 4 godziny. No ale trudno, no już. Niech list tam będzie ponad godzinny. Będzie co oglądać. Przewidział to, że będzie dodatkowa tura? Niewykluczone. Myślałem, że jednak tego nie weźmie. Wow. Mocny finish. Dzień dobry. Czekajcie, jeszcze sprawdzę tak szybko czas nagrywania. Dobra. Może się wyrobimy. Nie no, to zajmie chyba ponad godzinę. No, teraz to na pewno. Nie ma co. Dobra, przynajmniej będę miał to z głowy.
fosa. Ja pierniczę, nie zaczęło się za dobrze. Choć pierwszy raz się nie cieszę z dodatkowej tury. Ja pierniczę. Ja pierniczę, to się nie zaczęło za dobrze. Nie, w to szlak, tego mi brakowało. Przynajmniej nie będzie tyle zadawać obrażeń dzięki tej manie. No i tak zadaje dość duże. W sumie to głównie przez to, że ma mniej HP od niego. Nie no, szlak! To nie wróży nic dobrego. Niczego dobrego, nic dobrego. Mniejsze. To nie są lekcje polskiego. A się czasami ma wrażenie, że są, no nie? Tak to jest, jak się nie ma jakiegoś tematu do rozmowy. Mówi o czymkolwiek, się czepia szczegółów. To było... Miałem szczęście. Na szczęście odparłem to zaklęcie. No. To dobrze. Uuu, piąteczka! To się naprawdę przyda. Leczenie zdecydowanie się przyda. Okej. No trudno.
Kłęszenie mrozu, ja pierniczę po prostu. Coś jak rozpłatanie, tylko z niebieską maną. No i ryzykuję takimi... No... przestawieniami, o. Nie, nie, nie. Uff. Wow. To naprawdę mi pomogło. Czuję moc. Czuję naprawdę dużą moc. Heroiczny wyczyn, tam piątka jeszcze była. Zajebiście, no. Szczęście mnie widzę nie opuściło. Damy radę. Szczęście czy zdolność? Ciężko powiedzieć. Może jedno i drugie. Tak czy siak, coś mi pomogło zdecydowanie. Prawie. Jest! Kolejny zamek mój. Czekajcie, żeby teraz nie było problemu. Czekajcie, sprawdzę, ile to się już nagrywa. Dobra, troszeczkę musiałem coś sprawdzić jeszcze oprócz czasu nagrywania. Czy program da radę... O, ale super. Czy program... da sobie radę z ponad godziną filmu. Na szczęście wszystko działa. Nie ma żadnego problemu. Okej. Widzę tu ładną łamigłówkę. Piękna wręcz łamigłóweczka. Niezbyt trudna. No i super. No, oczywiście masywna ściana. No trudno. Będzie ciekawie z tego co widzę. Oj, będzie. Trzymajcie za mnie kciuki.
No nie. Nie, to jest... Spokojnie. Spokojnie. Nie panikuj. Panika nie pomaga. Wow, 17 punktów rozpłataniem. Niesamowite. Jak mogę tego nie zauważyć? Nie panikuj. Okej. Tak myślę, że prymitywna wieża jest dla mnie bardziej upierdliwa niż wysoka, która jest chyba lepsza. Jest jeszcze mała wieża, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie... Najgorsza jest wieża maga. Zadaje tak duże obrażenia, co było widać przy... podbijaniu krainy smoków. Ale udało się. Teraz spełniły się moje domniemania, moje domysły, nie wiem, moje przypuszczenia, o! Że ten odcinek będzie trwał ponad godzinę i znowu pobijamy rekord kanału. Wcześniej to był 200 film był najdłuższym na kanale, a teraz nagle zostanie zrzucony z tronu. No, tak to jest. Umarł król, niech żyje król. Po co było tyle panikować? Nie no, znaczy jakoś dużo nie panikowałem, ale... No trochę, mimo wszystko. I po co mi to było? Damy radę!
Tak, chcesz się bawić, co? No dobra, no to się dostosuje. Nim się tylko mono naładuje. Niechby tylko czaszki spadną. Niech tylko... Będzie okazja na jakiś wyrafinowany kontratak. Jest! Dobra. Udało się. Pójdziemy tutaj. Szybko. Czekaj. Jeszcze tutaj jest złoto. Bierzemy hajs. Hajsiło się przyda. Jej, hajs. No i dobra. W kolejnym odcinku... myślę, że pobijemy jeszcze Hian, Ellery. No i w końcu zaczniemy tą misję główną. Przyszłość. To tak jak mówię, na następnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Mówił Drakonager. Cześć!